Siemanko, jestem Lucek, a to jest The Crew. Wow, mój wspaniały Dodge. Tak jest. W poprzednim odcinku sobie go trochę upgrade'owałem przez wykonanie misji głównej. W sumie był to całkiem mocny upgrade i Dodge teraz dużo fajniej jeździ, dużo fajniej przyspiesza. Przynajmniej takie mam wrażenie, a wrażenia są najważniejsze. Jadę sobie teraz do stacji. O, jest tu patrol policji. Chciałbym się z nią trochę pobawić, ale jeszcze nie teraz. Muszę poczekać, aż mój Dodge będzie już wymiatał po prostu. I wtedy będziemy się bawić z policją. Tak, jadę teraz do tego takiego radaru, czy jakaś stacja, jakoś nazywa się to stacja nadawcza, czy stacja danych chyba, o tak, chyba stacja danych, coś w tym rodzaju. I tam sobie teraz jadę, to jest poza miastem, jest tu teraz w Chicago. A ta cała stacja danych jest za miastem i ona odblokuje nam sporą, myślę, część różnych, wszelakich wyzwań, które są gdzieś tam poukrywane. Po prostu niewidoczne, gdy sobie nie zrobimy tych stacji danych, nie odkryjemy ich, tak? Mam tam 8 km, także szybko sobie przejedziemy. Nie będzie tutaj problemu. Mój Dodge już jedzie gdzieś około 250 km na godzinę na ostatnim biegu, a biegów ma, nie wiem nawet ile, bo tutaj się nie pokazują biegi. Moglibyśmy w zasadzie policzyć, zaraz to zrobię, tylko jakąś taką prostą znajdę. Chwileczkę, tutaj będzie chyba. Zatrzymamy się i będę liczył, ile ma biegów, bo tu się chyba nie pokazuje, albo ja jestem ślepy. No to liczymy. 1, 2, a nie, pokazuje się, ale jestem głupi. 3, nad tym, zobaczcie sobie, nad kilometrami na godzinę na liczniku. 4, także wszystko jest w porządku. Ok, jak się pokazuje, to już będziemy wiedzieć. Chyba 5 biegów ma, no. Jadę teraz na ostatnim. Bramki przy okazji sobie zrobimy, tak jest. Ok, nie wiem, czy to już robiłem, czy jeszcze nie. Od razu. O, pięknie. Pięknie. Dodge nie jest aż taki przyczepny, on im się naprawdę robi fajne power slidy. Ale jak widać, na bramkach też sobie jakoś radzę, już mam złoto. O! Dalej, pięknie. Ach, kurde, ale i tak złoto zdobyłem. Czy będzie jakaś część za to? Coś będzie! Komputer? A, jakaś słaba część. O! Dobra, wysyłamy do garażu i jedziemy dalej. Co mi się podoba w The Crew? No, kolejna opcja, no przede wszystkim te zniszczenia wizualne, naprawdę są bardzo fajnie wykonane i podoba mi się to, że możemy, możemy sobie widzieć, jak samochód sam się właściwie naprawia. Tego wyzwania nie lubię, nie biorę go. I to jest bardzo fajne, także zniszczenia są fajne i też nie trzeba, nie wiem, wyłączyć i włączyć zniszczeń wizualnych, żeby mieć czyściutki, ładny samochód. Tylko on się po jakimś czasie sam naprawi, nie od razu. I to jest, myślę, bardzo fajne rozwiązanie, bo no, ja na przykład lubię widzieć, jak samochód się niszczy w grach, oczywiście, ale też często lubię mieć wóz, który po prostu ładnie wygląda, nie jest jakiś zniszczony, czysty i tak dalej. Dobra, i tutaj gdzieś w pobliżu jest to cała stacja danych. Na horyzoncie nigdzie nie widzę wielkiej tarczy, czy... Dobra, tu mamy ten checkpoint mój. Patrzmy. Gdzieś to jest? Tak, to jest gdzieś... w tym miejscu, elektrownia wiatrowa i teraz tak, weźmiemy sobie samochód, mobilny garaż, weźmiemy sobie Dodge'a terenowego. Trochę ubolewam nad tym, że nie pokazałem wam, jak go sobie przerabiałem. O, już coś chyba się pokazuje. Tak, jadę w dobrym kierunku. Ekstra. O! Patrol policji tutaj? Pięknie. Ta wersja offroadowa jest mocniejsza, ale wolniejsza. W sensie, no po prostu jest to wersja offroadowa. Mamy tutaj większą moc, także lepiej kapcia spali, ale są też większe, szersze opony, przez co osiągi są niższe na asfalcie. Ale już na polnych drogach wiadomo, że jest lepiej. Wow, pięknie to wszystko wygląda. Ok, i co odblokowaliśmy? Zobaczcie, ile wyzwań się nagle pojawiło. Pięknie. Tu mamy coś ciekawego. Tor Little Edge. Tu chyba jechałem przy okazji tej misji z Fordem, tak? Więc tu się nie będziemy pchać. A właśnie, jedna rzecz. Tu są wyzwania PVP i to sobie dzisiaj pojedziemy. Graj. Publicznie. Tu się zdobywa trochę kasy. Każdy na każdego jadę. I trochę trzeba poczekać jednak, żeby znalazł jakiegoś gracza, ale naprawdę grało mi się fajnie, jak grałem. O, już kogoś znalazło, zobaczmy. I wbija nas do takiej poczekalni. Pisaliście mi, że są jakieś problemy. Wow, mój piękny Dodge. Ekstra. I jak ja bym był hostem, mógłbym sobie wybierać tutaj różne trasy, czy tam miejsca, gdzie będziemy się ścigać. O, ja też mogę gazu dodać, zobaczcie. I to widać, jak ktoś inny gracz dodaje gazu. Teraz ktoś dodaje gazu w... Co to jest za samochód? Ferrari jakieś? Zobaczmy. A, no tu można przejrzeć. Ferrari. To samo, co ja mam, tylko że on ma jakieś stuningowane lepiej. Tutaj MP4. Tutaj mamy Grand Cherokee. Tak. I muszę wybrać dwa samochody. Biorę tego. Dodge oczywiście, no co? Wybór samochodu jest. No i startujemy, moi drodzy. Kurde. Ja tu już trochę pojeździłem tych wyścigów. Nie wiem, ze 3-4, coś koło tego. I naprawdę bardzo fajnie mi się grało. Zaraz wam pokażę, jak to wygląda. Jeśli chodzi o przygotowanie tych wyścigów, jeśli wystawiacie grę publiczną, to możecie wybrać, czy mają być kolizje włączone, czy wyłączone i tego typu rzeczy. No nie wiem, jak mi tu pójdzie. Podejrzewam, że ci gracze tutaj mają naprawdę nieźle ulepszone samochody. I no, może być ciężko, ale zobaczymy. Startuję chyba z ostatniej pozycji. Pięknie. Nie ma żadnych lagów. Ekstra. Świetnie to wygląda. No dobra, jestem z tyłu, nie wiem, jak mi pójdzie. Te wyścigi są trochę nieprzewidywalne, bo jest dużo miejsc, gdzie można się rozwalić. I czasami nawet jest prosta droga, gdzieś zahaczycie pobocze i jest lipa. Yeah. Wyprzedziłem kogoś, to bardzo dobrze. Trzeba uważać, 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 uważać. Okej. Okay. Wow! O! Właśnie o tym mówię. O kurde. Kogoś lekko dotknąłem, jego też zarzuciło. Ale, o zobaczcie, jak się tam porozwalać na minimapce. Także te wyścigi są naprawdę fajne. Nigdy nie wiadomo, kto tutaj wygra. Punktów do przejechania jest 11, to jest już 6, więc wyścig powoli zaczyna się kończyć. Pięknie. Same 370 tu jeżdżą, więc podejrzewam, że mam szansę tutaj wygrać, ale nigdy nic nie wiadomo. Tu mamy jakąś skocznię, oczywiście, jedziemy. Woohoo! Wow, yeah! Świetnie. Który jestem? A nie, to jest... Tu są okrążenia, a ja patrzę... Ilość bramek. Ja myślałem, że to ilość bramek, a to jest moja pozycja w wyścigu, zdaje się. Czy nie? Tu mamy trójkę. Nie, to... Ja jestem teraz... O, fuck! No zobaczcie, jaka lipa! Boże! Wszyscy się tam porozwalali chyba. Ale straszne to było. Dobra, to teraz z driftami spróbujemy. Ostatnie okrążenie. Oh yeah. No nic, teraz to już mi chyba nie pójdzie, bo no lipa trochę. Tak, jednak to jest oznaczenie bramek. A moja pozycja jest tu, no jeszcze nie ogarniam trochę tego interfejsu. Jest tutaj gracz, który ma 30 poziom, 35, a ten z 35 jest ostatni. A jeśli chodzi o osiągi samochodów, to one są chyba w miarę zbliżone. Ja mam 189 punktów, ktoś ma 373, ale z tego co widzę, to widzieliście, że mogłem kogoś jeszcze tam dogonić z tych pierwszych miejsc. Mam 4. pozycję, jeszcze to nie jest podium. No ale wszystko może się zdarzyć. Gdybym nie skusił kilka razy poważnie, to może by było lepiej. Pięknie. Oh yeah. Super. Widzę, że niewielu graczy ma włączony ten zaawansowany tryb prowadzenia, a ja wam powiem, że na nim mi się dużo lepiej jeździ niż na tym pełnym wspomaganiu. Nie wiem, czy za to więcej punktów się nawet nie zdobywa. O! Bo jeśli się zdobywa, to fajnie, a mi się naprawdę dobrze jeździ w ten sposób na tym trybie. To już będzie zaraz przedostatnia bramka. O, już ktoś ukończył wyścig. No nic, pojadę sobie jeszcze jeden, naprawdę bardzo fajnie się tu gra. Nie trzeba mieć jakiegoś hardkorowego poziomu, a ten zakręt jest taki właśnie przesadzony, o. Yeah. I meta. Nie poszło mi najlepiej, ale powiem wam szczerze, nie poszło mi aż wcale tak źle. 5, 4, 3, 2, 1 i zaraz jedziemy następny wyścig. Ukończyłem na 4. pozycji, no myślę, że następny pójdzie mi fajniej. Dodge Charger i tak się spisał dobrze moim zdaniem. Nie jest to wysoki, mocny jakiś tam tunik, ale wygrał Nissan 370Z, jakiś gracz o niku Noah18. Dostał 10 punktów, a ja 5 dostałem nawet, fajnie. Także nie jest to Grid Autosport, jeśli chodzi o multika. Nie trzeba tu czekać 3 godziny na wyścig. Tylko po prostu wbijamy sobie i widzieliście, że nawet szybko mi w tym PvP znalazło kogoś. Powiem wam, że gdy miałem dużo zaproszeń od was i akceptowałem je, to były spore problemy ze stabilnością gry. Wywalało co chwilę, rozłączało, teraz tego nie ma, teraz jest naprawdę spoko pod tym względem. Dlatego niestety musiałem wszystkich was wywalić ze znajomych. No i nie wiem, może jakoś mnie odnajdziecie później w grze. Dodge Charger Chemii. Wspaniale, że kupiłem ten samochód. Pokażę wam później, jak go jeszcze może stuningowałem. On ma taki bardzo spory zderzak z przodu. Super to wygląda moim zdaniem. O, w dupę. Wiecie co wbiło? Wbił chyba Nissan R34. Dobra, i zaraz powinniśmy wystartować kolejny wyścig. I teraz sobie, że no Charger oczywiście, Charger to jest Charger. Kolizje, ruch uliczny, wszystko wyłączone czy włączone? Zobaczymy. Chyba właśnie to było odkreślone, bo jeśli by było zakreślone, to krzyżyk byłby zategowany. W sensie byłby na biało, więc chyba jest teraz bez kolizji. No zobaczymy. W każdym razie u mnie lagów, jak widzieliście, żadnych nie było i grało się naprawdę spoko. Ten jaki w ogóle kolor ma tego samochodu swojego. Chodziło mi o SUV-a. O, dobra, jedziemy. I sprawdźmy, są kolizje? Nie, teraz nie ma kolizji. O właśnie, to bardzo dobrze, możecie zobaczyć, jak wygląda wyścig bez kolizji. Po prostu czysty wyścig, bez niczego. Wow! Niezły ten SUV jest. O, ależ wszyscy wylecieli, kurde. Także to jest naprawdę esencja grania w gry wyścigowe. Możemy jechać i tak, do nas należy wybór. Zobaczcie. I teraz każdy może się popisać swoimi umiejętnościami, bez względu na to, czy ktoś nas zramuje, czy nie. Tego nam chyba brakowało w Need for Speed World, co? Bo czasami też fajnie jest się gdzieś tam pospychać, powyprzedzać, mieć tą świadomość, że o, jakbym w niego walnął, to byłby koniec świata. Ale też czasami jest fajnie pokazać swoje umiejętności z takiej czystej jazdy, co nie? Ekstra! O, ktoś mnie tu wyprzedził ładnie. Okej. Ile tych punktów jeszcze? Tu 3 okrążenia aż są, wow! To będzie długi wyścig. Dobrze mi się jeździ tym Dodge'em, muszę przyznać. Nie jest jakiś to mocny tuning, Ale nieźle się spisuje, muszę to przyznać wam, moi drodzy. Pięknie. Ten z przodu naprawdę nieźle jeździ. Już drugi wyścig pod rząd prowadzi. Okej. Nie wiem, czy uda mi się go podgonić. On tym Nissanem chyba śmiga 370. I zobaczcie, że tuning ma w miarę podobny do mojego, jeśli chodzi o te punkty. Nie wiem, o czym one świadczą. Czy one świadczą o rzeczywistych osiągach samochodu, czy po prostu o jego statusie, czy coś w tym rodzaju. Wow. Ekstra. Dobra, tu będzie ostry 90. Skręt. Myk, myk. O! Wybiło. Widzicie, nie warto tak sobie skracać, bo może nas łatwo wybić. Lepiej jechać sobie po prostu drogą. Ale dalej trzymam drugą pozycję, to świetnie. Za mną jedzie zgraja bandytów. Teraz gazujemy. Muszę wykorzystać całe nitro. Tu jest jakaś dłuższa prosta i podejrzewam, że warto właśnie by było sobie te nitro, czy to nitro tutaj całe wpierniczać. Doganiają mnie tam, wow. Zobaczcie, jak mnie Camaro zaraz łyknie. No jednak jest szybsze, 700 coś punktów ma, o kurde. To ja się nie dziwię, dlaczego mnie tak wyprzedza. O! Te płotki strasznie zwalniają, zobaczcie. Ale coś zarzuca te Camaro. Czy to Camaro? Pod górę nitrosa ładujemy, ekstra. Świetna ta gra jest. O, ten z przodu coś zwolnił, gdzieś się musiał rozwalić. Albo coś, bo już go wszyscy doganiają. Widzę, że te Camaro to tutaj rządzą. I co tam jeszcze jedzie z przodu? Też chyba Camaro. Bo jeszcze gdzieś tutaj w pobliżu był jakiś Mustang GT. Albo Boss, tu jest chyba Boss. Musicie przyznać, że to jest świetne. To jest taki lekki driftik, coś tego, ale wszystko jest pod naszą kontrolą, ten drift. Nic samochód nie robi za nas. Jeśli mamy oczywiście chyba te wszystkie wspomagacze wyłączone. Ekstra! I tu chyba będzie ta długa pnia, jeszcze jeden zakręt czeka nas. Będzie zaraz ta długa prosta. Zobaczymy i tam całego nitrosa. Tu trochę sobie pomogę. Wow! Zajebiste to jest. Kurde, no nie mogę się napatrzeć na tą grę, to jest coś niesamowitego. Jestem trzeci. Ktoś tam stanął w miejscu. No, znowu coś z tym typem się stało niedobrego. Ale on dobrze sobie radził na początku, chociaż tak wyrwał tym Grand Cherokee, a później coś się zdusił. Na poprzednim wyścigu, jeśli pamiętacie, to w ogóle stał w miejscu przez cały czas. Dogania tym Camaro, tego Nissana z przodu. Koleś nieźle śmiga, jest 500 metrów przede mną. Wow, zobaczcie, jak mnie wziął. Okej, tu trzeba uważać. Pięknie. Ja sobie chyba lepiej na zakrętach radzę, bo widzę, że te Camaro coś wypadają. Jeden z drugim. Ciężko jest im wyhamować odpowiednio. Pff. Albo nie wiem, gorzej jeżdżą czy coś. Teraz mnie zarzuciło nieładnie. Pod górkę nitro użyjemy. Tutaj widzę, że nitro warto używać na początku biegu. Bo jak już przy końcu biegu używamy, to on tego biegu nam nie zmieni podczas używania nitra. I prędkości nam to też nie dodaje. Więc zmienia bieg. Chyba, że można skrzynię manualną włączyć. O, to by było ciekawe. Ciekawe, jakby się tu na manualnej jeździło. Tylko którymi przyciskami by się zmieniało wtedy. Nie mam pojęcia. Także chyba lepiej pulsacyjnie nawet gdzieś tam z zmieniać te, znaczy dodawać te nitro. Jeszcze tego nie obadałem dokładnie, ale z tego co tutaj widzę w wyścigu, to tak chyba jest. Co? A jak wasze wrażenia z używania nitra? Albo wasze rady, jakie macie? Te Camaro z tyłu zawsze mnie dogania na tej prostej ostatniej, ale na zakrętach zobaczcie, nie ma szans. Ale spoko, ja swojego Dodge'a jeszcze tutaj tak ulepszę, że zobaczycie. O, wow, wow. Niesamowita ta gra jest. Coś wspaniałego. Okej. Wow! Wow, 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 wow. Okej. Teraz uwaga. Nie ma, nie zramujesz mnie. O, ale rzuca. Nitro. Nie no, mój Dodge zdecydowanie jest za wolny na te proste. Zobaczcie, jak Camaro mnie pociśnie tutaj. Ale może jeszcze powalczę o trzecią pozycję? Nie, chyba znowu będę czwarty. Dalej, dalej, Lucek, dalej, 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 dawaj, 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 dawaj! Jest, chyba będzie! Zobaczcie, zobaczcie, kawalka! Nie wiem, kto był pierwszy, znaczy trzeci. Oj, nie udało się. Ale dobre to było. Jeszcze nie spodziewałem się, że ten Dodge coś wyciągnie. Dobre, dobre. Okej, moi drodzy. To tyle jeśli chodzi o dzisiejszą zabawę. Kurczę, jest naprawdę bardzo fajnie się gra w The Crew. Wow, ale awansowałem. Sporo te wyścigi dodają do levela. 5 punktów dostałem. Fajnie. Także trzymajcie się i do zobaczenia następnym razem. Pa, pa!